Za nami gala Społecznik roku 2022. Będzie remont sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulicy Żwirki i Wigury oraz Kusocińskiego. Agnieszka Kufisz-Mleczko, dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji DAMI. Starosta radomski nagrodził najbardziej zaangażowanych społeczników. W Podgórze odbyła się gala Społecznik roku 2022. Na galę finałową przybyli społecznicy z całego powiatu radomskiego. W sumie nominowanych było aż 69 osób w 6 kategoriach. Mówią o nich trzeci sektor, cokolwiek to oznacza. Dla mnie to są ludzie z pierwszych stron, nie gazet, ale stron, jeśli chodzi o aktywność, o skuteczność, o zaangażowanie, bo po pierwsze pracują społecznie, non-profit, a więc angażują środowiska, angażują tych, którzy chcą zejść z kanapy, mówiąc tak językiem papieskim. I w związku z tym aktywizują środowiska, czy to sportowe, czy takie, bym powiedział, ludowe, a więc koło gospodyń wiejskich, czy to strażacy. Zostały przyznane 3 nagrody grupowe. Wśród ochotniczych straży pożarnych nagrodzona została OSP Jednia Letnisko. Spośród kół gospodyń wiejskich statuetkę otrzymało KGW Maliszowianki z Maliszowa, a z organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Zabiegany z Karyszew. Strażakiem roku została druhna Agata Tkaczyk z OSP GUST. Faktycznie brak słów. Przepraszam, że łzy napływają, bo to jest wielkie wyróżnienie dla mnie. Jak widać, słychać głos mi się łamie. Nie spodziewałam się tego. Bardzo dziękuję wszystkim, całej rodzinie, wszystkim przyjaciołom, którzy mnie wspierają w tym trudnych chwilach, kiedy mam zwątpienie i chcę rzucić wszystko. Gospodynią roku została Barbara Kalita-Gronek z KGW Krzyżanowianki, a w kategorii działacz organizacji pozarządowej statuetkę otrzymała Anna Okrój, prezes KGW Babki.pl w Kruślicach. Oprócz tego zostały przyznane też 2 nagrody specjalne. Otrzymali je Irena Nalewajko oraz Anna i Adam Niwińscy. Wkrótce miasto ma podpisać umowę na remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Kusocińskiego. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, Urząd Miejski chce także przebudować całe skrzyżowanie. Do awarii sygnalizacji świetlnej doszło pod koniec stycznia bieżącego roku. Okazało się, że naprawa nie będzie prosta, ponieważ jest to jedna z najstarszych sygnalizacji w mieście i dostęp do części zamiennych jest utrudniony. Ustalono, że potrzebna będzie wymiana całej sygnalizacji, co wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Miastu nie udało się przez kilka miesięcy wygospodarować środków na ten cel. Jesteśmy w miejscu, kiedy dzieciaki chodzą do przedszkola, do jednej szkoły, do drugiej szkoły, starsi ludzie na targ, na przystanek autobusowy. No, to bezpieczeństwo tutaj zdecydowanie trzeba poprawić, bo tu jest po prostu niebezpiecznie. Tu nie ma miesiąca, kiedy nie dzieje się jakiś wypadek, kiedy nie ma jakiejś stłuczki. Część oczywiście jest niezgłaszana, ale mieszkańcy alarmują na mediach społecznościowych o kolejny stłuczka, o kolejny wypadek. To pokazuje, jak ważna jest ta sygnalizacja świetlna. Sytuacja zmieniła się w ostatnim czasie, stąd też ogłoszony przez miasto przetarg na to zadanie. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą. Miasto ma jednak zdecydowanie inne plany dotyczące tego skrzyżowania. Będziemy chcieli pozyskać pieniądze zewnętrzne na przebudowę tego skrzyżowania, żeby przy okazji nie robić tylko samych świateł, natomiast zrobić przebudowę wlotów, tak aby to skrzyżowanie, które no ma wiele lat, spełniało warunki, które dzisiaj obowiązują i których oczekujemy. Miasto ma w planach także przebudowę 3 innych skrzyżowań, które również mają stary system sygnalizacji świetlnej. Chodzi o skrzyżowania Trauguta, Mickiewicza i Waryńskiego, Narutowicza i Kościuszki oraz Trauguta, Prażmowskiego i Poniatowskiego. W sobotę w Radomskim Centrum Sportu odbyła się gala z okazji 10-lecia istnienia grupy Playboys. Oprócz radomskiego zespołu na scenie wystąpili też inni znani artyści muzyki disco polo.
Wydarzenie było prawdziwą ucztą dla miłośników muzyki disco polo. W hali Radomskiego Centrum Sportu zgromadziły się ogromne tłumy. Gala rozpoczęła się po godzinie 18 koncertem zespołu Szpilki. Następnie wystąpili Boys i Topki. Blisko godziny 21 na scenie pojawili się jubilaci, czyli zespół Playboys. Ich występ wypełniony był przebojami takimi jak Lejde, Ja w to nie wierzę i Jak to się stało. Z okazji 10-lecia istnienia zespołu nie zabrakło także specjalnie przygotowanego tortu, pamiątkowych statuetek i złotych płyt. Jednak największą niespodzianką była inicjatywa żon członków zespołu. Przygotowały one zmieniony tekst do utworu Nasza Noc i stworzyły do niego własny teledysk. Na scenie zaprezentowały się również inne znane zespoły, takie jak Piękni i Młodzi, Miły Pan, Defis oraz Klasik. Rak to nie wyrok. Po raz 9 ulicami Radomia przeszedł Marsz Życia i Nadziei. Marsz wyruszył z ulicy Lekarskiej i przeszedł na plac Korazziego. Termin jest nieprzypadkowy, bo październik to miesiąc świadomości raka piersi. Mimo deszczowej aury kilkudziesięciu uczestników przeszło ulicami Radomia z transparentami i różowymi balonami. Ideą naszego marszu jest propagowanie profilaktyki i uświadomienie społeczeństwa Radomia, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne są badania. Bo tylko dzięki profilaktyce możemy wcześniej wykryć chorobę, w porę zareagować, podjąć leczenie i szansa na pełne wyzdrowienie i życie. Choć większość uczestników stanowiły kobiety, to idea jest kierowana także do mężczyzn. Też są przypadki, to coraz więcej przypadków nowotworów piersi właśnie u panów. I też ten apel kierujemy do panów, ale też do panów z tego względu, żeby zachęcały swoje żony, partnerki do wykonywania badań. Na placu Korazziego tradycyjnie odbył się happening, który polegał na wypuszczeniu różowych baloników w niebo. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Agnieszka Kupisz-Mleczko, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.